Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk, cześć. Sprawdzimy słuchawki Cooler Master MH630, słuchawki przewodowe. Pudełeczko może już widzieliście u nas na kanale, bo w bardzo podobnym, w zasadzie można powiedzieć, że w identycznym poza napisami, jeśli chodzi o model kodowy, przyjechały Cooler Master MH670. Jeśli chodzi o MH630, czarno-fioletowe, wizualizacja najważniejszej informacji, w środku oczywiście słuchawki, kabelek AUX w nylonowym oplocie, dodatkowo mamy przejściówkę, żeby rozdzielić kombo na mikrofon i słuchawki. Wypinany mikrofon, bardzo elastyczny, fajny, instrukcja obsługi, no i taki welurowy woreczek do transportu słuchawek. Zanim przejdziemy do wyglądu, powiedzmy kilka słów o specyfikacji. Mianowicie wymiary naszych słuchawek to 192x85,5x191,5 mm, waga 278 gramów bez przewodu oczywiście. Jeśli chodzi o przewód, no to 1,5 metra ten kombo, który wpinamy oczywiście do słuchawek i ewentualnie dopada, bo słuchawki są kompatybilne ze wszystkim, co ma gniazdo jacka. Czy będzie to pad od PS Series X, czy Xbox One, czy PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, no wszystko, co ma gniazdo jack, możemy wpiąć te słuchawki i z nich bezproblemowo korzystać. Idąc dalej, mamy tu przetworniki neodymowe 50 mm, impedancja 32 ohmy, pasmo przenoszenia od 15 Hz do 25 kHz, czułość w okolicach 107 dB, mikrofon odpinany dookólny, pasmo przenoszenia od 50 Hz do 18 kHz, czułość w okolicach 40 dB. Jeśli chodzi o specyfikacje, to w zasadzie byłoby na tyle. Warto przeskoczyć szybko do wyglądu. No, mi zdecydowanie przypominają testowane przeze mnie MH670, z tym, że tu nie mamy żadnego podświetlenia, słuchawki nie są bezprzewodowe, tak więc musimy je połączyć kabelkowo, ale moim zdaniem to, że nie mamy tu żadnego oprogramowania, nie mamy tu żadnego podświetlenia, co oczywiście zbija nam cenę, jest in plus dla tych słuchawek. Mhm, to prawda, no i wizualnie trzymają poziom, naprawdę bardzo ładny sprzęt, delikatny, nie jest, tak jak mówisz, właśnie jakiś upstrzony dziwnymi kolorkami, różnymi materiałami, to wszystko ze sobą jest dobrze zgrane. Przede wszystkim to tworzywo, z którego wykonana jest większość słuchawek, jest takie grafitowe, ale nie połyskujące. To wszystko jest taki macie, który naprawdę świetnie się prezentuje, to raz. Jest bardzo dobrze spasowany, to dwa. I trzy, naprawdę, ja mam teraz dość mocno spocone ręce, bo jest gorąca, on w ogóle tych odcisków palców nie przyjmuje. W ogóle, nawet na chwilę się nie pojawiają. Także jestem pod wielkim wrażeniem tego, z jak dobrego tworzywa jest to wykonane. I nie dość, że ładnie wygląda, to jest funkcjonalne. Tutaj zobacz, każda płaszczyzna, w której słuchawki się ruszają, a jest ich sporo, pracuje całkiem cicho. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich klików, jakichś nieprzyjemnych odgłosów. W ten sposób, no też minimalnie gdzieś tu jakiś jeden może plastik ociera o drugi, ale jest tego bardzo niedużo, jest cicho i po prostu widać, że jakościowo wysoka półka, naprawdę. To prawda. Idąc dalej, kontrastuje nam na tych słuchawkach, poza tym szarym kolorem, oczywiście ten pasek w koloru Cooler Master fioletowy. Tak. Na środku każdej muszli mamy logo tenowe, oczywiście bez napisu, srebrne też delikatnie kontrastuje, nic tu nie jest, tak jak wspomniałem wcześniej, podświetlane. Lewa słuchawka jest tą słuchawką, która odpowiada za zarządzanie, bo tam mamy klasyczny potencjometr, włącznik, jeśli chodzi o mikrofon bądź wyłącznik, gniazdo AUX 3,5 mm, fajne gniazdo, bo tam kabelek wkręcamy, nie tyle, że ten, tylko musimy go również wkręcić do naszych słuchawek, co zapobiega temu, że jeśli byśmy zahaczyli o biurko, no to ten kabel nam się nie wyrwie. No i dalej mamy zaślepkę na mikrofon, który możemy oczywiście sobie wpiąć, jeśli chcielibyśmy grać z kimś i z nim się komunikować. Same pady wykonane z takiego materiałowego tworzywa, bardzo przyjemne, ucho nam się nie poci, dzięki temu, że nie jest to ekoskóra, więc ucho też jest delikatnie wentylowane. No,
musimy mieć to na uwadze, że będzie nas to oczywiście nieco gorzej odcinało od otoczenia bez żadnego dźwięku, aniżeli te ekoskórzane pady. Ale moim zdaniem... bardzo duże są jakby te muszle, dzięki czemu całe ucho wpada do środka. Mhm. I jeszcze ma luz. W środku napotyka na oznaczenia lewo i prawo, które nie da się pomylić. Też są miękką gąbeczką wyłożone, także fajnie, bo jeśli nawet to ucho gdzieś nam się mocniej dociśnie, to jest jeszcze amortyzacja w postaci tej gąbeczki. Także tutaj wysoki komfort i to na pałąku, o czym zapomnieliśmy, też na czaszkę, taki elastyczny materiał, to najbardziej miękki z całych słuchawek moim zdaniem jest, który też fajnie dopasuje się do głowy, przytrzyma słuchawki na głowie i no nie wiem, wygląda na to, że nie powinien jakoś wzmagać potliwości, bo tak jak mówisz, wszystko jest z tego materiału takiego bardziej naturalnego, nie z tej ekoskóry. Także super. Jeśli chodzi o wygląd, to by było na tyle. Tak, na prawej słuchawce nie ma chyba nic. Nie. Bardzo ładne słuchawki. Jak wspominałem wcześniej, nie mamy tu dołączonej aplikacji, bowiem łączymy się tylko poprzez kabelek jack. Co jest oczywiście, można powiedzieć, że dla wielu osób ogromną zaletą, w tym dla mnie, bo ja sobie te słuchaweczki wykorzystuję podłączone do pada Xbox Series X i tam nie mam najmniejszego problemu, jeśli chodzi o grę. A jak one grają? Są bardzo podobne, jeśli chodzi o MH670, droższe słuchawki, bo tamte kosztowały w okolicach 400 zł, ale były bezprzewodowe, miały wirtualny dźwięk, te tego nie posiadają, są przewodowe, ale kosztują za to niespełna 200 zł, co jest, uważam, świetną ceną w dzisiejszych czasach za słuchawki gamingowe, bo tak możemy je śmiało nazywać. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że jak zawsze w Cooler Masterze to mamy z tym do czynienia. Są to słuchawki takie bardziej nastawione na gry casualowe, aniżeli e-sportowe. Oczywiście, jeśli włączymy sobie CS-a, no to faktycznie też jesteśmy w stanie zlokalizować tego przeciwnika, aczkolwiek nieco, dużo basu, nieco bardziej mamy właśnie wychylone te niskie tony. No są to takie słuchawki uniwersalne, bo one będą służyły nam do słuchania muzyki, do grania w gry casualowe, jak również od czasu do pogrania w gry e-sportowe. Ale moim zdaniem nie ma co oczekiwać jakichś wodotrysków czy cudów za niespełna 200 zł, bo słuchawki stricte do takich gier jak CS potrafią kosztować od 500 zł wzwyż. A jak wygoda na głowie? Jak wygoda? Powiem Ci, że świetnie. Do czasu, aż je dostałem, korzystałem z klamów. Fresh and Rebel podłączonych do pada, no i muszę przyznać, że jeśli chodzi o Cooler Mastera, a tamte klamy, no to tu jest zdecydowanie lepiej. No, ciekawe. Lżejsze są? Są lżejsze. No są, bo nie mają akumulatorów wbudowanych. Są wygodniejsze i mniej ściskają uszy. Oczywiście do tamtego też szło przywyknąć, bo im dłużej z nich korzystałem, tym one wydaje mi się, że się bardziej wyrabiały i też mniej uciskały na uszy i oprawki okularów. Natomiast tu od razu założyłem te słuchawki, mówię, super, kurczę, komfortowo jest, nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o mikrofon, również dogadamy się bez żadnego problemu. Mikrofon wydaje mi się, że jest bardzo podobny, jak nie taki sam jak w droższych słuchawkach 670. Tak więc tu nie mam się do czego przyczepić. Osoby, z którymi będziemy grali, zrozumieją nas bez problemu. Też nie brzmimy jak typowy gimnazjalista, tak więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Typowy gimnazjalista się teraz może oglądać i będzie urażony. Dość realnie odzwierciedla nasz dźwięk. Poza tym już nie ma gimnazjum. No, mówię o tym, bo tam najczęściej mamy, jeśli chodzi o mutację głosu, najczęściej przypada to na okres gimnazjalny, tak mi się wydaje, z tego co dobrze pamiętam. Więc nie miałem na celu nikogo obrazić, aczkolwiek odnieść się do tego momentu w życiu, kiedy przechodzimy przez tą mutację głosu. Moim zdaniem ja mogę śmiało polecić słuchaweczki Cooler Master MH630, jeśli ktoś nie szuka bezprzewodowych słuchawek, nie szuka żadnych wodotrysków świecących, chciałby zwykłe słuchawki na kabelku, które może podłączyć do każdego urządzenia, które tylko będzie miało gniazdo jack 3,5 mm. Na pewno będzie zadowolony, a słuchawki odwdzięczą się dobrym dźwiękiem, przyjemną barwą dźwięku oczywiście, no i dość niezłą lokalizacją naszego przeciwnika. Z Wami dzisiaj Jacek i Burzyk. Do zobaczenia w następnych materiałach.